witam was bardzo serdecznie 4 maja roku pańskiego 2023, a będzie to kolejny vlog, tym razem z siania kukurydzy. Ze mną Błażej. Jak widzicie, sypiemy sobie nawóz, o nawozie może powiem później. Pokażę wam mniej więcej, jaki skład ten nawóz ma. Jak widzicie, Timak w tym roku pierwszy raz na próbę. Zobaczymy, zapłaciłem za niego wtedy w czerwcu bombę pieniędzy, bo chyba to ona kosztowała 4750. Ale ma być rewelacja. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Będziecie wszystko widzieć na vlogach, we filmach, jak zadziałam na tą kukurydzę. A słuchajcie, dajemy 200 kg na hektar podsiewacz. Wcześniej rozsieliśmy mocznik i 200 kg kornikali i 180 kg bocznika. Ziemia klasy 6 do pół do 7. Dlatego za chwilę z Błażejem wypuścimy, słuchajcie, halka, bo już 5 hektarów jeszcze zasiliśmy bliżej domu. Tu jest też koło 8. Wypuścimy halka, a będziemy siać. Zaraz wam pokażę, jaką odmianę. Koło odjedziemy, słuchajcie, schodzić na bok, żeby Błażej mógł tutaj za chwilę później cofnąć pod nasiona. Po co nosić, skoro jest traktor od tego? Na worku jest nawóz, przyjechał z Belgii. Wtedy straszyli, że nie będzie nawozu kupować, brać, no nie wiem, kupiłem i okaże się, czy była dobra to decyzja, słuchajcie. Idziemy wysypać halka do końca. Ja wsypię. Zobaczcie, tu jest taka, jak wam wspomniałem, bardzo, bardzo słaba ziemia. Więc siejemy nową odmianę 240 Starlord. Dwa worki mi się od palecie rozdarli. Także będziemy tu musieli sobie delikatnie później wsypać. Ale weźmiemy cały. Weźmiemy go po to, słuchajcie. Weźmiemy go po to, żeby mieć worek na tego halka, którego właśnie Błażej. Błażej, przywitaj się! No? Przywitaj się! Kamerujesz? No! No, więc trzymał za głowę. No co, ręce są wolne, nie? Posprzątamy, żeby tu komuś na polu nie wytegować. Ty, to ja wsypię tutaj, już tu zamknięta jest, tak? Tak. Żeby mieć worek. Poczekaj, wysyp tego, żebyś miał luźniej. Daj, do worka najlepiej. Albo do worka. Obsadę zrobimy mniejszą z racji takiej, że... Z racji takiej, że ziemia, tak jak wspomniałem, klasa 6 w pół do 7. Sprzątniemy po sobie. Nawet nie wiem w zasadzie, jakim traktorem. A, 724. Ale z traktora w środku później zrobimy relację sobie. Tempo te waderstwa, jak widzicie, jak zawsze. Będziemy sobie weźmiemy tutaj, o, nam się rozdarły dwa od spodu palety. Halk jeszcze będzie siany przy domu. Jak to wsypać? Ty, może tak na środku rozerwać, bo mam dwa rozerwane. Na spodzie palety mi się, wiesz? Poczekaj, biłem paleciaka chyba. Zaraz go muszę podepniemy. No i wsypiesz. Dwa mam takie, co rozerwałem. Nowa zmiana na słabe ziemię. Zobaczymy, co to nam urośnie. Pierwszy rok siejesz? Tą odmianę tak. Ale kukurydza tutaj była w zeszłym roku na ziarno. Chyba 29.
No i tam w sumie tam z tego piasku totalnego tylko ponad 10 ton bała z hektara. No i z ograniczonym nawożeniem, nie? Bo w zeszłym roku tylko waliłem ten polifoskę 8, nie? Bez żadnych tych styk, co te nawozów były, wiesz. Tam było na obornik nawiezione, ale wiesz co? Zaorałem to na zimę. Jak przyjechałem nawozy jak agregatować, to tam w końcu pola, jestem ciekawy, czy nie przyszły, czy nie odwiedziły. Normalnie jakbyś, kurwa, z samolotu tornado zrobił nalot, kurwa. Dziury za kolana tak pokopały, bo tu zobaczy, tam autostrada. Blisko, widać, tu na kamerze nie będzie widać, ale jak jeżdżą tam daleko, widzisz, patrz. No to jest autostrada, nie? Zapierdzielają auta. Tutaj lasy dookoła. No to naprawdę trzeba mieć wieść. Jeszcze ta jest, patrz. Jeszcze, bo to była druga uszkodzona. Ja już biorę kolejną, to nie będziemy tu cofać. Będę ci nosił. Tamta jest pełna. Trójka. Cztery. Halki tak jeszcze. Po dwie jednostki zbieramy od razu? Wydaje mi się, że tak. Po dwie, nie? No. Ale po kolei sesyp to wiesz, żeby się nie pomylić, nie? W końcu obeschło, błoto zasrane. Będzie można ciągniki umyć. I wolna chwila będzie. Będziemy siać jeszcze dzisiaj 29T. Już mam teraz pokazuję, bo nie będę, żeby za długo też nie było. I będziemy siać jeszcze 306 dzisiaj. Także 4 odmiany w sumie. Co do nawozu, już wam pokazuję, jak to wygląda. Gdzieś chyba w Belgii ta fabryka. To już chodziło prosto z Belgii. Jest karteczka po polsku. To się nazywa nawóz. Tak, jakiś Marchien au Pont, Belgium. NPS to się nazywa. NPS 49. Zobaczcie, jak to wygląda. 3% azot amonowy, 22% pięciotlenek fosforu. 14% pięciotlenek fosforu spuszczalny w obojętnym roztworze. Coś tam. 20% trutlenek siarki. Czyli lepiej przyswajalność była. I bor 0,15%. I tak to wygląda, zobaczcie. Jestem teraz bardzo ciekawy, jest pierwszy raz stosowany ten nawóz, jak to wyjdzie, czy będę mógł Timaka pochwalić, oczywiście, żeby woda dostępność była, czy nie będę mógł pochwalić. Bardzo startuję, zobaczcie, worki po 600 kilo, nie po 500, jak coś, nie? Co, nawet jest tutaj dziwo, 600 kg na to napisane. I słuchajcie, tak to wygląda na ten moment, mamy tu trochę roboty. Ale kuzyn ma nas odwiedzić na polu. Piwka się nie spożyje, bo daleko od domu. Ale pizzę się zamówi. I się obczyści. Halo, halo. Jesteś w kabinie? Już nagrywasz? Nagrywam. Zbożejem. Bardzo mi się gęba cieszy. Bo piwo wypił. Tak. A więcej nie można, bo póki się pracuje, to więcej nie można. Sami o tym wiecie. Wieczorem będzie after party. Z zakupem nowego grilla. Będziemy go testować. Będziemy go rozdziewiczać dziś. Będziemy, siejemy 306P. Słuchajcie, siejemy 306P. Zacik? Leci. 306P siejemy. Na polu, na którym będą poletka, słuchajcie, ale poletka zrobimy na krótszym. Zresztą kto z was był, to pamięta, że to jest takie słynne pole, bo tu szata poletka już były. Bardzo fajne, bo da się zrobić tam poletka, tutaj już uprawiać, siać za gromaszem. Także słuchajcie, na pewno będzie bystro. Mam nadzieję, że jak zwykle Radziu przyjedzie dużym fantem pomóc. No i teraz lecimy na Pawełkę, tak, bo Pawełek ma. Tak, nowy nabytek. Tak, jest 728.
728. Także na pewno on też pomoże, bo nie odmówi. A tutaj co lecimy? No tu siejemy 87 tysięcy, tak? No bo tutaj jest, no w miarę dobra ziemia, więc spokojnie wytrzyma. 306 to jest jedna z najlepszych odmian i właśnie nie wiem czemu, ale muszę wam powiedzieć, że tutaj dojeżdżamy takie góreczki. Jak z Patrykiem łuciłem, nie wiem czy pamiętacie ten fragment, na tej góreczce po nocy, może tylko, że po nocy? Nie wiem, ale Leksjon pokazywał mi 21,95 tony z hektara. Na tej górce? Tu, w tym momencie. Nie wiem co w tym jest. Tak przez 60 metrów, nie? Tak to było 14-15 ton, ponad 14 ton. Ale tu było 21,95. I to każda odmiana, bo tu były te testy poletka, każda odmiana miała naprawdę więcej, nie? Tutaj. Może jakieś złoża są, może coś w tym się tutaj dzieje, nie wiem. Złoto zakopane jest, bo spodne mamy. Generalnie tu mamy węgiel. Mamy. Jest. Tak. Bo jak byłem mały, a to naprawdę było dawno temu, ponad 40 lat, to tutaj robili odwierty i tu mamy węgiel brunatny, nie? Czyli generalnie, gdyby to było w Ameryce, to bym bogatym człowiekiem, bardzo bogatym człowiekiem. A w Polsce, co do tam jest metra, to jest twoje, reszta to jest chyba państwa i... No, ale nie muszę im tego sprzedać, chyba na siłę mnie wywłaszczą, tak? Dokładnie. Żyta to już widzę tak zapierdzieleją, bo w końcu niedługo Zofia. Ale co? A Zofia kłosy... Zwija. Zwija, tak jest. Twoje to jest? Nie, to nie, to sąsiada akurat. Ale na odmokrości poli to zboże czymś takie żółte? Jest, są od mokrości. Bo on dopiero dzisiaj widzę, to szpryskał tu dzisiaj Marcin. Ale to tak samo jak u mnie tam, to chyba z mokrości. To nie wierzę, żeby się palił, że zrobił coś nie tak, nie? Ale wszystko tak to wygląda. No, no, tam nie jest, a tam tu jest ładne. Jak droga, Błażej, kończy się melioracja. Nagrywałem tu vloga, no tam jest, z tyłu jest dramat. Zwłaszcza, nawet z daleka widać ten dołek tam, nie? Widzisz? No. Żółty jest, no co ja zrobię na to, nie? Nic nie poradzisz. Prawda, prywatną melioracje robić? Kurwa. Ten zboże po 800? Czy było? Jo. Także na pewno... jak się spotkamy, mam nadzieję, że spotkamy, to już będzie wymłocone. Zostawimy tam poletka na krótszym. Ogólne po prostu, żeby tylko się spotkać, żebyście mieli pogląd ogólny na jakieś, słuchajcie, na jakiś obraz tego, jak to wygląda z tym teamakiem, z tym wszystkim. A druga sprawa, żeby tu było już wolne pole, żebyśmy mogli siać sobie bezorkowo na pewno, bo będzie bezorkowe, będzie siany jak zwykle tak domaszem. Kamienie wyzbierałem, no chyba to jest widać, znaczy może Błażej powiedzieć, ale niestety zawsze po jakimś długim przejeździe, po zbieraniu, tak, no tak. Coś się wyciągnie, no 1000 razy zbierać nie można, tak? Wyłazi, tak. A nikt tu zbieroczki nie będzie najmował, bo to nie zwraci takie mega ilości tych kamieni, nie? Już siejemy chyba dzisiaj po 20 hektara. Około 20 hektara, więc no chyba Błażej powie, że tych kamieni to naprawdę jakoś nie było specjalnie. Nie, znikomej ilości. Znikomej, no to nie da się po prostu, nie da się, trzeba to wałkować 500 razy, wysuszać i zbierać, to jest wykonalne po prostu. Dokładnie. Jutro nagram wam krótko z Tomkiem. Siew poletek tak krótko, żeby było, żeby się tutaj nie by się wysłuchiwać za dużo, bo ciągnika inaczej to wygląda. Wiem o tym. Mam nadzieję, właśnie jest Mikołaj u mnie, kuzyn. Robi nam relację z drona. Mam nadzieję, że wstawimy tego drona gdzieś w środek, żeby też tak fajnie wyglądało. Albo na początku vloga. Także musi tak to wyglądać. Powiedz na firmie, jak tam, co? Wszystkie 724 jeżdżą, czy co? Wszystkie, no. 724? Nie, jedna 718 w Bekerze chodzi. A, 718. Bo właśnie tuż tutaj wrzuciłem relację na TikToka, ktoś napisał, że siałeś u niego, a być może to siał ktoś inny, nie? Tylko ty, nie? Mogło być, tak, bo to wszystko. Jest jedno na zapasie 724, jedno w pieniądze. No i na zapasie jest wadę sztandowy w garażu, słyszałem. I tak, i w stodole, nie? Czekam. W razie mu. No Piotrek to mi w gajdach. Pozdrawiamy się, mordu. Tak. Piotku, łobuzie. A ty sobie wyobrażasz, że kiedyś na pierwsze poletka na tym polu, jeszcze nie jest procesem z masem, to mówiłem ci już o tym, że to było 26 odmiany. Mówiłeś właśnie. No, 23 odmiany to gajda dostawał ruskie gorączki jakieś normalnie, nie?
No ja też jak usłyszałem, że jadę do ciebie, mówię kurwa. Ale nie, 9 na spokojnie zrobimy, nie, tak. Żadnego, mówię. Ale jakby się. Ty bardziej, że bez mikro, bo się jemy tym timakiem. 9 obiad, to mówię. Nie, to zobacz jak szybko pójdzie. Nawet nie zwrócisz uwagi, że wiadomo, że to z pół godziny dłużej albo 40 minut będzie dłużej zajmie. No ale ktoś to musi zasiać. Trzeba spuścić, trzeba tego. Tak, tak dokładnie. Żebyście nie zrozumieli ze słowa spuścić, bo. Tak to wygląda, słuchajcie. Ale na długim polu to fajnie, szybciutko się jedzie, nie? No zaraz koniec będzie, nie? No, tu robimy, jedziemy na kolejne pole, jeszcze na kolejne, jeszcze na kolejne. No i później takie after party, taki mały grill z racji imienin mojej żony Moniki, której życzę wszystkiego najlepszego, chociaż zanim się okaże vlog, to pewnie za 3 dni zejdzie, to już będzie po imieninach, ale ona wie, że życzenie rano złożyłem, prezent był, także teraz w komentarzach będzie prezent, pewnie w nocy był, ale no był, no także słuchajcie, wszystkim Monikom życzę i pewnie Boże też wszystkiego najlepszego, bo tych Moni w Polsce mamy dużo, no, bardzo popularne imię, nawet słuchajcie, taką ciekawostkę wam powiem, jak patrzę na ten monitor, że kamerkę ma z tyłu, to nic nie widać i tak. Nie, bo jest zakurzona, u ciebie się tak kurzy. No, ale wszędzie się kurzy. Moja babcia miała na imię Monika, a była 29 rocznik. Słuchajcie, nie żyje już dawno, ale jak daje jej na imię Monika, to był taki ewenement jakby, tak? No bo w 29 roku Monika, to każda by Teresy, Krystyny, Haliny, kurna i inne takie, nie? Tak, to wymyślili moje. Zresztą ona miała tam sobie, może się zagłębiał, zabrał historię, ale miała 3 siostry, gdzie jedna była Apolonia, druga Krystyna, a trzecia Jadwiga, a tej dalej tak Monika, nie wiem z czego, z dupy jakiejś. No ale coś w tym może było, nie? Jak do mnie ktoś dzwonił, domowy telefon, jak się ożeniłem? Czy można z Moniką? Jeszcze z waszą imieniną. Z którą? A to tam, wiesz. Czy z trzeciego pokolenia, czy z pierwszego, nie? No tam. Ale jeszcze ma to takie stacjonarne telefony? Jeszcze mam stacjonarny, mam. Jest, działa wszystko? Mam, dlatego że rodzice korzystają, nie? No tak. Nie chcą korzystać z komórek, nie wiem czemu. Dopytywać nie zamierzam. Skoro tak o to oceniają, to nie tak robią, wiesz. Co się tym przejmować, nie? Od siewnika to jest tamten? No to nie. A tu jest od fęta? To jest fęta. O, patrzcie, kamień jeden. Trafił się. Ale się. Jak głowa zająca. Nie sposób jest zebrać tych kolorów. Kozie głowy widać i tu, tam gdzieś ten, ale tu. Tyle. A są tak piłka od czasu do czasu, patrz. A no to ziarko, minimum ziarka jest zbiorniczka. A, że mało? Że mało jest. No słuchajcie, to jest mało, bo nie dosypujemy dużo. Mamy sobie tutaj zapas schowany w ten żmikę, bo nie chcemy później wysypywać, bo siejemy znów hulka na kiszonkę na kilku polach. No po co wysypywać nam za dużo, nasypać i tak dalej, nie? Mamy w rezerwie, jeżeli potrzeba, to się dosypie. I potem będziemy robić pać. I oczywiście nie ma u mnie prawie pól bez słupów. Stoi gwiazda po środku. Na każdym polu są. No nie? No tak. Dwa pola będziesz siał bez słupów. Ale co, jeszcze dzisiaj będziemy jechać? No, pół do siódmej klasa. Tam już chyba nikt nie mieszka, na to nigdzie nie idzie prąd, nie? No, niestety. No dobrze, jeszcze tamte dwa kawałki takie normalne, masz teraz co zostawię, no. No, te dwa normalne i albo zobaczymy, albo mamy takie 4.30, nie? No, oba zasiejemy, nie? A może oba, tylko że zobaczymy, podjadę, jak ty pojedziesz tam siać, bo może tam woda stała, może mi się uda przesiąść agregatem, żeby nie podnosić całość zasiać. Aczkolwiek, żeby jakokolwiek zasiać, nie? Na pewno dron za nami lata, bo Mikołaj tam już widzę operuje. Ale nie widać go. Nie zasłaniam ci? Nie. Drona patrzyłem. Znaczy, zawsze mam sytuację tutaj rozmowy do chłopaków, że słuchajcie, ten kto sieje, to ma pojęcie, bo w tej samej firmie później sprząta, błażę też się szkania myśli, to wie co robi. Oczywiście wiadomo o czym mówimy, żeby później nie wycinać przy studzienkach, przy słupach, lepiej zostawić ten kawałek więcej, po prostu to i tak robi problem przy brzeskaniu przede wszystkim i to nie ma żadnego po prostu sensu, nie? Są jelarze, którzy słuchajcie, obkopią szpadem ten słup, znaczy nie judasze, bo
lubię, szanuję, jak ktoś... No tak. No ale to i tak nie ma nic na celu, nie? To nic nie zmieni. Tak, albo przyjeżdżaj, pomszyk, przecinaj mu, bo mu zrobisz minutę, a minuta kosztuje, kosztowała kiedyś 15 zł. No, w tamtym roku... Więc nie wiem, czy warto. No nie wiem. Czy 17 zł. Bo kiedyś... Stracisz 3 minuty, no, masz... Darek kiedyś przeliczał na minuty. No cały czas mamy na minuty. No, na minuty. Tyle minut i tyle minuta kosztuje i koniec, nie? Więc jeżeli tu ma się za bardzo streszać i omijać w poprzeki jeszcze zasiać przy tym słupie albo coś, a ścieżkarnią później ma trzy słupy, czyli mamy kilka minut, to nie wiem, czy to jest warte, a czy to jest warte 100-200 zł, może 150, jeżeli mamy, słuchajcie, tej sieczki, nie wiem, wartej może 100 zł, nie? No tak, dokładnie, tak jest. A jeżeli ktoś lubi porządek na polu, szanuje i nie ma problemu, jak najbardziej jestem za, nie? Mam znajomego, który tam blisko mieszka na Jastrzębiu, siedzieliśmy, no to słuchaj, transformator, no to już jest naprawdę tak grubsza impreza, no to obkupujesz padlem, w środku ma truskawki i jakieś warzywka, no transformator trochę zajmuje te odciągi, nie? Jest to jak najbardziej okej, okay, popieram w czarnej rozciągłości. Tak, to jest tak, pamięta, to uprawiał Andrzej Sputycz, załogi uprawiały te pole, także to był, to pamięta, nie? Któryś mamy pewnie mało nasionek. Skończyły się. Musimy wyjść, dobrze. Także słuchajcie, my kończymy vloga, żeby nie było za długo. Wysiądę wam, pokażę dlaczego. Trybun piszczy. Możemy, mamy, dosypiemy jak coś. Dosypiemy jak coś sobie tych nasion. Nie za dużo, bo chcemy tutaj dotąd skończyć, a tam poletka Tomek rozplanuje, także o, dron nam leci, zobaczcie, o. Ja myślałem, że jakaś gapa, kurwa. Daj do góry! Mamy całą jednostkę tu jeszcze na rezerwie. I dzień dobry i na razie i witamy was w drugim dniu siania kukurydzy przez cały dzień Boży. Bożejek żyje, Tomek przyjechał, Tomka. Lubicie oglądać, lubicie, bo to tak. Bo on taki sympatyczny w ogóle jest i taki fajny jest w ogóle. Słuchaj, nie, krótko, bo chcemy krótko, żeby nie był za długi vlog, bo wczoraj wam nagrałem dużo. Zobaczcie, siemy poletka, pole pamiętne. Lubicie tu przyjeżdżać, także mam nadzieję, że jeszcze w większym gronie spotkamy się. Spotkamy się w przyszłym roku. Znaczy w tym roku. W tym roku. Chyba początek października. Mam nadzieję, że będzie miał kto kupić tą kukurydzę. Mam nadzieję. Bo problemy są duże. A jeśli chodzi o... Tomek, jeśli chodzi o nowości, co mamy nowości? Jakie nowości mamy? Nie chodzi o dziesiętnik, to wam trochę powiemy. Tak, bo tu hałas jest. Nie chcemy, żeby było za długo. Słuchajcie, z Krzysztofem dzisiaj siejemy poletka. Mamy tutaj dziś na poletkach kilka nowości. Jedna odmiana wczesna, 230. Ziarnówka, druga odmiana, ziarnówka troszeczkę późniejsza, 260, czysty ten. No i oczywiście dwie odmiany kiszonkowe, tak żeby, jak będą tygni pola, żeby dla was pokazać coś nowego, nowe odmiany, które w tym sezonie będziemy wprowadzać. U Krzysztofa będą siane pierwszy raz, testujemy je, będziemy je obserwować przez cały okres wegetacji. Oczywiście też kilka razy tutaj w sezonie z Krzysztofem wspólnie zajrzymy na to pole. Mam nadzieję. Nie, no zajrzymy, Krzysztof. Bo Tomek teraz nie czasu niestety ma, ale ja będę tutaj cały czas obserwował, nie? Więc tak, zajrzymy parę razy, powiemy wam, jak to wszystko wygląda, będziemy pokazywać te różne fazy rozwojowe. No i miejmy tylko nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała, że te opady deszczu będą i będą w optymalnych momentach, tak aby ta kukurydza dała jak najlepszy plon. I tego sobie tak. Bo o nawożenie zadbałem. To też prawda. Ty zadbałeś o nawożenie, ja zadbałem kukurydzę i teraz... Tak jest, zobaczcie, mamy tu wszystko... Już na trzecią odmianę siejemy, tak? Tak, Krzysztof. Trzecią, no to także tutaj sobie powoli walczymy. Uh-huh. A no mówię, no tutaj też tak samo uważam, że termin siewu jest taki naprawdę optymalny na ten rok. Ciepło i wilgoć jeszcze naprawdę w ziemi bardzo duża jest. To prawda. A koło Stanisława mamy dzisiaj, bo wczoraj nagrywałem wam wczoraj, a dzisiaj mamy już piąty. Tak. Piątego, czyli około ósmego Stanisława nadają. Opają wodę deszczu i fajnie, bo gdyby to gdzieś pokropiło, gdzieś to, chociaż miałem jeden fragment, myślałem, że nie wiadę, ale Błażej przejechał wszystko. I słuchajcie, mam nadzieję, że tej wody nie zabraknie, bo woda jest podstawą oprócz nawozów w kukurydzie. W kukurydzy tak naprawdę, prawie w kukurydzy, nie? To w sumie tak naprawdę.
naprawdę jest pierwszy czynnik, który ma bardzo mocny wpływ na to, na ten cały plon. Nie, nie wiem, czy ja dobrze słyszałem kiedyś, no to bo mówiłem o tym na kanale, ale że chyba jedna roślina potrzebuje w całym okresie wegetacji 48 litrów wody. Nie pamiętam tego, nie wiem, czy nie więcej, Krzysztof. A jedna roślina. Jedna roślina. To by się zgadzało, tak, to by się zgadzało. Jedna roślina, więc obsadę przemnożyć razy, słuchajcie, 48, to są pół miliona litrów, także tutaj, słuchajcie, dokładnie. Słuchajcie, to co? Musimy sypać kolejną odmianę. Zobaczcie, pędzi, uważaj, więc nie chcemy tutaj za dużo czasu zabierać, bo z ciągnika też nagrali wczoraj cały obszerny vlog, żeby też za długo, bo wiem, że nie chcecie takich długich vlogów oglądać. No co? Do zobaczenia wkrótce, jak u góry tam zejdzie, nie? Pokażemy, jak to wszystko wygląda. Tak, tak, jak najbardziej. I czteronożnie, żeby to nie przychodzili i nie wstrzucili się tam. Dzicy, jak wam wczoraj powiedziałem, na mecie, dzicy. Trzymajcie się, do zobaczenia.